Witamy serdecznie. Za nami 25. kolejka spotkań. Kolejka, w której TPS Winogrady na własnym boisku podejmował drużynę Kleszczewi Kleszczewo. To są mecze, które ostatnio obfitują w dużą ilość zdarzeń. Dzisiaj mieliśmy również takie zdarzenie. Dzisiaj dwóch chłopaków, Romek Pelc. Dobrze mówię? Roman Palec i Mikołaj Muszyński zderzyli się nieszczęśliwie głowami, obaj wylądowali w szpitalu z rozciętymi głowami. Przede wszystkim życzymy chłopakom zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia. To co z boiska 2-1. Mecz trudny, mecz wymagający, obie drużyny stanęły na wysokości zadania i pokazały kawałek fajnego futbolu. Warto przychodzić na mecze Kleszczewi z TPS-em i TPS-u z Kleszczewiem. Tutaj naprawdę zawsze wiele się dzieje. Dla nas dwie bramki zdobył niezawodny ostatnio Krzysiek Ratajczak, dla drużyny gości bramkę zdobył Adam Buczma. No i teraz zapytamy, jak wyglądał ten mecz z perspektywy ławki trenerskiej. Odpowie nam o tym trener Krzysztof Zdęga i trener Wojtek Martinek. Poprosimy najpierw trenera Kleszczewi o kilka słów tego, jak wyglądał ten mecz z perspektywy trenera. No z perspektywy ławki rezerwowej trudno mi powiedzieć, bo krótko była. Na tej ławce na początku, dzień dobry, chciałem przeprosić za moje zachowanie. Nie powinno to się zdarzyć bez względu na to, jaka sytuacja wytworzyła się na boisku. Jest mi przykro, ale to już niestety emocje i tego nie zmienię. Gratuluję zwycięstwa trenerowi. Mam nadzieję, że chłopacy do końca podołają swojemu wyzwaniu i na pewno cel, jaki jest, postarają się osiągnąć, a celem na pewno jest awans. Co, no kibice nie mogą narzekać na to, co się działo na boisku, bo emocji było sporo. Na pewno mecz trzymał w napięciu do samego końca. Uważam, że wynik był sprawą otwartą. Jeszcze raz gratuluję zwycięstwa gospodarzom. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ja pozwolę sobie na komentarz, może rzadko, ale tym razem tak uważam, że sytuacja emocjonalna, która miała miejsce po zderzeniu i ukaranie trenera, może nie do końca fair, ale okej. Okay. Zostawmy to, trener Wojtek Martinek i perspektywa ławki trenerskiej TPS-u. Ja też nawiążę do tej sytuacji, tutaj też w pełni zburzenie tutaj trenera też jakby rozumiem oczywiście, że są jakieś tutaj regulacje, które na nasze zachowanie, musimy te emocje trzymać w ryzach, ale to była sytuacja naprawdę ekstremalna i myślę, że tutaj obecność obserwatora tutaj zdeterminowała po prostu podjęcie decyzji, tutaj ukaranie trenera czerwoną kartą, trenera, którego podczas mojej może nie za długiej przygody trenerskiej tutaj dobrze znam i rywalizowaliśmy już zawsze, pełna kultura i zawsze to, co zawsze bardzo doceniam, trenerze, tutaj w twoim zespole, to, że no, masz zawsze armię ludzi zawsze walczącą i tutaj my naprawdę pełni respektu przygotowywaliśmy się do tego spotkania, wiedząc, że tutaj z Kleszczewią tak naprawdę byliśmy na minus, bo w poprzednim sezonie przegrywaliśmy, w rundzie tutaj toczyliśmy bój w rundzie jesiennej, zremisowaliśmy 2-2, tutaj też po otwartym meczu. I tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, ten mecz był otwarty. Oczywiście może też tych sytuacji troszeczkę mieliśmy więcej, ale no, można gdybać, tak? Gdyby Witek Apanasiewicz tego karnego nie obronił, ten wynik na pewno by był bardziej tutaj jeszcze sprawą otwartą. Ale to co chciałbym tutaj zaznaczyć, że ja jestem niesamowicie dumny ze swoich zawodników, tak? Bo ktoś może powiedzieć, niezwiązany za bardzo tutaj z tą piłką lokalną, że to jest okręgówka, śmieszne granie, śmieszna piłka, ale myślę, że Wielkopolska jest specyficzna i myślę też, że mimo wszystko ta nasza grupa tutaj, trenerzy w okręgówce, też jest specyficzna, że tutaj jest naprawdę stosunkowo wysoki poziom i mam olbrzymi szacunek do swoich zawodników, bo to są zawodnicy praktycznie w 100% z nielicznymi wyjątkami, czasami młodzieżowcy,
bardzo młodzi chłopacy, którzy no, też takim trenerem, który jak ja, który no, czasami też mówi dużo, mówi czasami coś w mocnych słowach, to też na pewno nie jest łatwe. Na pewno też jest spora presja na nich, tak? Jest oczywiście, walczymy o ten awans, robimy wszystko, żeby ten awans zrobić, ale to nie jest łatwe, tak? To nie jest, my musimy każdy mecz wygrywać i to są jeszcze młodzi chłopacy i mimo wszystko ta presja na nich jest naprawdę duża, ale naprawdę jestem niesamowicie dumny jako trener i wielkie szapoba dla tych młodych chłopaków, że oni pod taką presją potrafią naprawdę z doświadczonym zespołem, który bardzo mądrze uważam tutaj trener podszedł do tego meczu z racji też naszych parametrów boiska, tak, tej szerokości troszeczkę mniejszej niż normalnie i ten zespół bardzo kompaktowo był ustawiony i naprawdę pomimo tego, że graliśmy dosyć szybko, operowaliśmy piłką, to było bardzo ciężkie, żeby dojść do sytuacji strzeleckiej, tak, tych strzałów było jak na lekarstwo, no ta kontrowersyjna sytuacja, tak, kontrowersyjna sytuacja, może z racji tego, że rzeczywiście, że sędzia nie przerwał spotkania, aczkolwiek ona była bardzo dynamiczna i ta sytuacja bramkowa z tą bardzo groźnym zdarzeniem, to tak naprawdę zawodnik wychodził sam na sam. Myślę, że akurat w tym przypadku tutaj Muszyna był faulowany. Aczkolwiek to jest, tak jak powiedział mój przedmówca, wynik był sprawą otwartą. Oba zespoły grały, myślę, że o pełną pulę. Ale tak, wydaje mi się, że z perspektywy całego spotkania trochę bardziej mimo wszystko mój zespół zasłużył na zwycięstwo. To są niuanse, małe rzeczy, ale te niuanse w piłce nożnej, w sporcie, czasem też w życiu, no, są niesamowicie istotne. Dziękuję trenerze również za rywalizację. Słuchajcie, jest tak jak powiedzieli trenerzy. Czerwona kartka dla trenera. Zdarzenie skutkujące wykluczeniem dwóch zawodników, które kończy się w szpitalu. Niestrzelony karny, drugi karny dla drużyny gospodarzy. Bramka dla gości w 90 minucie. Potrzebujecie więcej emocji? Jeżeli tak, to zapraszamy Was serdecznie za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie przyjedzie do nas drużyna z Lubonia. Drużyna, z którą również nie wygraliśmy w rundzie jesiennej. My za tydzień będziemy potykać się z drużyną Fałkową. Za dwa tygodnie pierwszego jesteśmy u nas. I tutaj 1 czerwca o 12 zapraszamy Was serdecznie. A drużynie z Kleszczewa, za drużynę z Kleszczewa, trzymamy kciuki. Za tydzień będzie potykać się u siebie w meczu z liderem. I mamy nadzieję, że dadzą radę chłopacy i pomogą nam w odskoczeniu od tej grupy pościgowej. Wszystkiego dobrego, widzimy się za dwa tygodnie. Dzięki.